Słuchasz podcastu Na Zdrowie. Podcastu o tematach związanych ze zdrowiem, jakością życia, rozwojem i efektywnością osobistą. W tym odcinku będę rozmawiał z lekarzem psychiatrą Agnieszką Lis na temat depresji. Depresja jest niestety bardzo popularną chorobą dotykającą dużej części populacji. Niestety nadal bardzo często nie jest do końca dobrze rozumiana, a w tym odcinku, w tej rozmowie postaramy się w maksymalnie przystępny sposób przybliżyć właśnie Tobie ten temat dotyczący zdrowia psychicznego. Nie chcę przedłużać tego wstępu, dlatego przejdźmy po prostu do rozmowy. Życzę miłego słuchania. Cześć Agnieszko. Cześć Sebastianie. Tym razem spotkaliśmy się, aby omówić troszkę inny temat niż ostatnio. Troszkę inny, ale jednocześnie bardzo popularny. Niestety bardzo popularny, ponieważ jest to temat depresji. No i nie przedłużając, co to jest ta depresja? Depresja przede wszystkim jest chorobą. Jest to powszechne zaburzenie psychiczne. Jeśli chodzi o rozpowszechnienie, na depresję na świecie choruje około 350 milionów ludzi. 350 milionów, nie przesłyszałem się. W Polsce mamy tam 37-38 milionów, a na świecie jest praktycznie 10 razy tyle chorych. Tak, to dokładnie dużo. Tak. W samej Polsce notuje się około 1,5 miliona zachorowań. W samym 2017 roku sprzedano 1 milion 760 tysięcy leków przeciwdepresyjnych. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę to, co się mówi o tym całym przemyśle farmaceutycznym i tak dalej, ale no może nie teraz. Teraz na pewno o tym mówić nie będziemy. Depresja jest chorobą, jest bardzo rozpowszechniona i w skrócie, w dużym skrócie, czym ona się charakteryzuje? Depresja jest przede wszystkim stanem patologicznym, w pewnym sensie zbliżonym do naturalnych stanów, takich jak żałoba czy też odczuwanie smutku. Jest to zaburzenie, które charakteryzuje się trwałym spadkiem nastroju. Żeby móc mówić o epizodzie depresyjnym, pacjent musi spełniać kryteria, konkretne kryteria choroby, takie jak obniżony nastrój, obniżony napęd, spadek energii, czyli prowadzące do takiej męczliwości, spadku aktywności ogólnej. Oraz objawy dodatkowe, czyli takie jak osłabienie koncentracji, spadek bądź nadmierny apetyt, bezsenność lub nawet nadmierna senność w ciągu dnia, poczucie winy nieadekwatne do sytuacji, poczucie bezwartościowości, pesymistyczne, takie czarne widzenie przyszłości i ostatecznie myśli samobójcze. Depresja może osiągać różne nasilenie objawów. Możemy mówić o epizodzie depresji łagodnym, umiarkowanym bądź ciężkim. Im więcej kryteriów jest spełnionych, tym to nasilenie, natężenie objawów jest większe. Mhm. Czyli tutaj z tego wynikają ważne wnioski, że przede wszystkim, jeżeli czujemy spadek nastroju przez dzień, czy dwa, czy kilka dni nawet, no to niekoniecznie mamy depresję. Zgadza się? Tak, jest to prawda, zwłaszcza myślę, że przede wszystkim warto odróżnić depresję od stanu fizjologicznego, jakim jest smutek. Jest to stan, który dotyczy każdego z nas, natomiast przede wszystkim, jeśli chodzi o takie różnice między smutkiem a depresją, to jest czas trwania, czyli w przypadku depresji, depresja musi trwać minimum 2 tygodnie, smutek najczęściej zmienia się w ciągu dnia, czasami może trwać kilka godzin, może być związany, przeważnie jest związany z jakąś sytuacją konkretną życiową, z jakimś wydarzeniem, natomiast depresja nie ma takiej czystej korelacji. To znaczy może być oczywiście, może ją poprzedzać jakieś trudne wydarzenie życiowe, natomiast nie jest to tak ściśle powiązane. No i nie musi po prostu być. Może być taka sytuacja, że ktoś wpada w depresję i wcale nie ma powodu, a nawet wręcz przeciwnie, czasami jest tak, że ktoś ma dobrze i mimo tego, że ma dobrze, to może zachorować na depresję. W przypadku depresji często współistnieją inne objawy, czyli tak jak już wspomnieliśmy, spadek apetytu, czy nieadekwatne poczucie winy, lęk, zaburzenia snu, czy też utrata poczucia własnej wartości. No i to wskazuje na to, że zachowanie człowieka
po prostu zmienia się wtedy, kiedy wpadnie on w depresję. To teraz jeszcze zasadnicze pytanie, czy w depresję można wpaść tak jakby z dnia na dzień, czyli czy możemy w zachowaniu człowieka, na przykład do kogoś z rodziny, kogoś bliskiego, zauważyć taką zmianę raczej z dnia na dzień, czy to jest bardzo taki wolny, postępujący proces, że po prostu nie ma takiego jednego momentu, kiedy się przechodzi w depresję? Jest to raczej proces, natomiast który przebiega w ciągu średnio kilku tygodni. Bo należy rozróżnić również depresję od dystymii, czyli stanu takiego zbliżonego do depresji, natomiast on jest rozwleczony w czasie na dłużej. To jest kwestia lat, minimum 2 lata. W przypadku depresji ten przebieg jest nieco krótszy, natomiast zwykle depresja zaczyna się od pojedynczych objawów, od stanu łagodnego, który przechodzi nieleczony stopniowo do umiarkowanego i następnie ciężkiego. Warto też wspomnieć, że nieleczona depresja, ona może przeminąć samoistnie, bo średni czas trwania to jest około 6-9 miesięcy. Natomiast istnieje duże ryzyko nawrotu. Mhm. I według ciebie, jak najłatwiej jest rozpoznać, że ktoś właśnie spełnia te kryteria depresji, ale nie w taki sposób już typowo diagnostyczny, tylko załóżmy, że ktoś z naszej rodziny, ktoś z naszych znajomych, jakiś współlokator, współlokatorka właśnie w depresję wpada. Po czym my to poznamy? Jeżeli nie jesteśmy lekarzami, nie znamy się na tym. Czasami to jest bardzo trudne, bo z jednej strony mamy taką typową depresję ze smutkiem, takim brakiem chęci do życia, do aktywności, chęcią izolowania się od otoczenia, w ogóle spadkiem funkcjonowania, ale z drugiej strony są też różne maski depresyjne, czyli osoba, która ma już epizod depresyjny, ona jeszcze chodzi do pracy, jeszcze funkcjonuje, natomiast funkcjonuje na rezerwach. Może się uśmiechać, natomiast ją to więcej kosztuje. Często pacjenci też zgłaszają, to już w takim subiektywnym odczuciu, takie poczucie odrealnienia, depersonalizacyjne, derealizacyjne, tak jakby byli obok, nie uczestniczą bezpośrednio w życiu. To jest takie dość trudne do opisania, subiektywne odczucie. Często wracają myślami do przeszłości, rozważają, czy podjęli złe decyzje, czy dobre, obwiniają się o różne decyzje i nawet jeżeli to jest całkowicie nieadekwatne. Ja często w gabinecie spotykam się z takimi informacjami uzyskanymi od pacjenta, że na przykład on jest samotny, nie ma nikogo, a tymczasem przed gabinetem czeka cała rodzina pacjenta. Czyli niekoniecznie to, co on mówi, jest obiektywnie zgodne z prawdą. Czy raczej będzie taka sytuacja, że osoba, która jest w depresji, będzie nam takie rzeczy mówić, czy raczej to się nie zdarzy taka sytuacja, że ta osoba będzie wylewna, że będzie nam się skarżyć na coś? Jak to mniej więcej wygląda? Czy większość osób raczej powie, że jest źle im, czy raczej tego w ogóle nie powiedzą? I tak, i nie. Jest to zależne od wielu czynników. Może być zależne od wieku, od osobowości pacjenta, od płci, bo przeważnie kobiety zgłaszają się częściej, jeszcze kiedy mają mniejsze nasilenie objawów, natomiast mężczyźni dopiero jak doprowadzają się do stanu już na wyczerpaniu. Tak, bo u facetów jest takie coś, że ja jestem facet, ja sobie zawsze poradzę, ja zawsze dam radę, facet nie może być smutny, facet musi zawsze do przodu, jest to takie stereotypowe coś. Tak, jeżeli mam w gabinecie mężczyznę, który płacze, to znaczy, że stan już jest poważny. Tak, że już naprawdę jest, to jest już naprawdę poważny przypadek. Bo kobiety płaczące, no według mnie dużo częściej jednak się zdarzają, w sensie te różnice na poziomie, czy to biologicznym, czy to też kulturowo-społecznym, występują jakieś. I raczej kobiety mają dużo większą łatwość w wyrażaniu różnego rodzaju emocji, w mówieniu w ogóle o uczuciach, o tej sferze właśnie związanej z całą emocjonalnością człowieka. Mężczyzna raczej konkrety, fakty, tego od nas tak jakby ta kultura trochę wymaga. No teraz pytanie, czy to jest na pewno też skorelowane z biologią naszą, ale też nie będziemy tutaj w te tematy dokładnie wchodzić. To może powiedzmy jeszcze o tym, kto choruje, bo wspomnieliśmy tutaj wcześniej o liczbach, o dużych liczbach niestety.
I teraz jak to się mniej więcej rozkłada, jeśli chodzi o społeczeństwo? Właśnie więcej jest mężczyzn, kobiet, w jakim wieku? To są ludzie raczej mający intensywny tryb życia, czy tacy, którzy nic nie robią w życiu? Depresja dotyczy wszystkich, natomiast taki pik zachorowań, on dotyczy przeważnie osób między 20 a 40 rokiem życia. Natomiast depresja może dotknąć osoby w każdym wieku, nieco częściej są to osoby z większych miast i osoby z wyższym ilorazem inteligencji. Często stosunek kobiet do mężczyzn to jest około 2:1, czyli kobiety chorują częściej. Natomiast tak jak już wspomniałam, jeżeli mężczyzna się zgłasza do gabinetu, to on ma 5-krotnie większe ryzyko samobójstwa w stosunku do kobiet, czyli on jest najczęściej już w stanie ciężkim. Chorują zarówno dzieci, jak i młodzież, nawet dzieci w wieku przedszkolnym. Przed 18 rokiem życia jest to około 20% nastolatków. Po 65 rokiem życia to około 15% osób, natomiast należy jeszcze podkreślić fakt, że u starszych osób ta depresja jest często nierozpoznawana. Ona często nie przebiega w taki sposób charakterystyczny, to jest tak zwana depresja bez smutku. Osoby starsze są bardziej nastawione na objawy somatyczne, bólowe, to są często skargi z różnych układów organizmu, natomiast nie są one tak charakterystyczne jak u osób młodszych. Depresja u młodzieży również może się nieco różnić. Ona może przebiegać pod postacią zaburzeń zachowania i emocji, takiego nadmiernego zainteresowania tematyką śmierci, czy też pogorszeniem wyników w nauce. Ale też dodajmy, że to, że się ktoś interesuje taką tematyką śmierci, na przykład tak jak kiedyś były te subkultury emo, teraz tego już się nie spotyka, ale też są osoby, które się interesują czy to chociażby gotykiem, czy jakąś taką kulturą związaną z muzyką metalową, czy z czymś, to też nie oznacza, że te osoby, które się tym interesują, to zawsze są w depresji, no bo to też właśnie, żeby też nie było, że taka korelacja zawsze występuje. Nie, bo zawsze oceniamy osobę jako całość i przede Dokładnie. Wszystkim no to, co najistotniejsze jest w psychiatrii, to jest zmiana. Oceniamy konkretnie to, w jakim obszarze wcześniej pacjent funkcjonował, a co się zmieniło na niekorzyść. I bierzemy pod uwagę cały obraz kliniczny oczywiście, również w aspektach kulturowych, wieku i tak dalej. Przejdźmy w takim razie do kwestii tego, jak w ogóle działa depresja. No bo wiemy już, kto choruje, wiemy, czym to się wszystko może charakteryzować, ale teraz występuje bardzo dużo takich nieścisłości, występuje bardzo dużo mitów na temat depresji. Tego, że wystarczy wziąć się w garść i już będzie okej. Tego, że wystarczy wyjść do ludzi, pobiegać. Zresztą jest to słynne powiedzenie, które już, jak to się mówi, stało się memiczne, że wyjdź do ludzi, pobiegaj troszkę, a ci przejdzie. I teraz musimy sobie wyjaśnić pewną kwestię. Ja mówiłem o tym już trochę w pierwszym odcinku podcastu, trochę później mówiłem w odcinku podcastu o tytule A może to wszystko siedzi w głowie, że trudno jest dzielić człowieka na psychikę i ciało tak całkowicie, bo to nie są dwie zupełnie oddzielne kwestie. Nasza psychika to jest coś, co składa się z tych elementów, na które składa się ciało, a nasze ciało to jest nasza psychika. I teraz tylko zrozumienie tego da nam taką możliwość, żebyśmy mogli wgłębiać się w to, jak różnego rodzaju problemy, zaburzenia psychiczne przebiegają. I musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że naszymi zachowaniami sterują na przykład neuroprzekaźniki. I my możemy poprzez nasze zachowania wpływać na to, jakie neuroprzekaźniki, w jakim stopniu są wydzielane, ile ich jest, i jednocześnie różne czynniki mogą wpływać na pracę neuroprzekaźników i to będzie powodowało zmiany w naszym zachowaniu. Więc czasami jest tak, że my faktycznie swoim funkcjonowaniem, swoim zachowaniem jesteśmy w stanie wpływać właśnie na te kwestie tej tak zwanej biochemii mózgu, ale z drugiej strony coś może pójść nie tak po drodze, my możemy zupełnie na to nie mieć wpływu i to wpłynie na neuroprzekaźniki, i to będzie powodowało zmiany w naszym funkcjonowaniu. A poza tym oczywiście temat nie zamyka się wyłącznie na neuroprzekaźnikach, bo jest jeszcze wiele innych
teorii, wiele innych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania zaburzeń psychicznych i ogólnie naszego zdrowia, i fizycznego, i psychicznego. Ale pójdźmy z tym troszeczkę dalej i może wyjaśnijmy taką pierwszą podstawową rzecz, co to są w ogóle te neuroprzekaźniki, bo mówi się trochę o tych neuroprzekaźnikach, mówi się czasami o hormonach. Jakbyś mogła tak po prostu z takiej bardzo prostej definicji wyjść, co to jest neuroprzekaźnik, co to jest hormon? Neuroprzekaźniki w układzie nerwowym pełnią różnorodne funkcje, czyli odpowiadają za przepływ informacji w synapsie. Tak, jeśli chodzi o depresję, w patogenezie depresji bierze udział wiele układów neuroprzekaźnikowych, między innymi układ dopaminergiczny, noradrenergiczny, serotoninergiczny, również acetylocholinergiczny. Takie neuroprzekaźniki jak adrenalina, noradrenalina, one odpowiadają za pobudzenie, czuwanie organizmu, serotonina bierze udział w regulacji nastroju, lęku, czy układ cholinergiczny w zakresie funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, dopaminergiczny związany z układem nagrody, z motywacją, z uczeniem się, pamięcią. Hormon zaś to jest taki związek chemiczny, który jest wydzielany przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego i funkcją hormonów jest regulacja czynności, modyfikacja cech tkanek, czyli które leżą w pobliżu miejsca bądź oddalonych od miejsca wydzielania, czyli są przekazywane za pośrednictwem układu krwionośnego. Czyli możemy powiedzieć, że neuroprzekaźniki to będą substancje, które będą wpływały na nasze odczucia, na nasze zachowania, czy w jakiś inny sposób? W dużym uproszczeniu neuroprzekaźniki odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. A dodajmy, że funkcją układu nerwowego jest przekazywanie sygnałów, impulsów nerwowych pomiędzy komórkami nerwowymi. I co wpływa na ich funkcje, na ich zachowanie, na przykład też na poruszanie i tym podobne. I bardzo prostym przykładem jest nasz aparat ruchu, czyli między innymi nasze mięśnie, stawy. Układ nerwowy wysyła impuls do komórek mięśniowych, mówi mięśniom skurczcie się i przez to mięsień się kurczy, przez co mamy możliwy ruch. Przejdźmy może w takim razie do kolejnego ważnego wątku. Jakim jest to, skąd się w ogóle bierze depresja? Czego nie jest tak, że nasze organizmy po prostu dobrze działają? Najpopularniejszą teorią biologiczną, jeśli chodzi o etiologię depresji, jest teoria monoaminowa, czyli związana z niedoborem neuroprzekaźników, o których mówiliśmy wcześniej, takich jak noradrenalina, dopamina, acetylocholina i wreszcie serotonina. Natomiast nie tłumaczy to wszystkiego. Ostatnio duży nacisk kładzie się m.in. na teorię zapalną depresji, na zaburzenia w układzie osi podwzgórze przysadka nadnercza, czyli osi stresu. No i też warto tu by było chyba dodać, że z dużym prawdopodobieństwem to jest tak, że każda z tych teorii jest prawdziwa, ponieważ najprawdopodobniej to nie jest tak, że depresja bierze się tylko z jednego czynnika, tylko to jest kumulacja kilku złożonych czynników. Zdecydowanie. Trzeba też wspomnieć o czynnikach genetycznych, czyli nie dziedziczymy jako tako depresji, ale możemy dziedziczyć predyspozycję do niej, czyli mniejszą odporność na stres w szerokim pojęciu. Zauważono też, że u osób z depresją można zaobserwować zmiany strukturalne w mózgu, czyli zmniejszenie objętości płatów czołowych, hipokampa, czy też ciała migdałowatego, odpowiedzialnego między innymi za emocje, za takie jak strach, lęk, za regulację w tym zakresie. I to dokładnie też pokazuje to, co mówiłem wcześniej, czyli że nasza psychika i nasze ciało to jest jedno, czyli właśnie idealnie tutaj widać, że zmiany w ciele, te takie fizyczne, których możemy dotknąć, sprawdzić, zbadać, mają bezpośrednie odzwierciedlenie w naszych zachowaniach. Zdecydowanie. Natomiast warto również wspomnieć, że tak naprawdę żadna teoria biologiczna nie tłumaczy wystarczająco etiologii depresji.
Nie można również pominąć koncepcji psychologicznych, których również jest kilka, takich jak teoria psychodynamiczna, teoria uczenia się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy poprzedzające depresję różne wydarzenia życiowe, ciężkie reakcje utraty, czy koncepcja wyuczonej bezradności, czy też psychologia poznawcza Becka. No i może wyjaśnijmy sobie przynajmniej niektóre z tych teorii, przynajmniej w kilku zdaniach. Przynajmniej te najważniejsze. Często u pacjentów z depresją możemy zauważyć taki charakterystyczny styl myślenia, czyli takie rozumowanie wszystko albo nic, czyli albo się udaje wszystko super, albo mi się nic nie udaje. Wybiórcza uwaga, czyli koncentruję się tylko na negatywnych aspektach, a nie zauważam pozytywnych. Czyli tak zwane arbitralne wnioskowanie, czyli wyciągam wnioski na podstawie małej liczby danych, na przykład negatywne wnioski. Nadmierne uogólnianie, czyli wyciąganie ogólnego wniosku z jednego zdarzenia, czyli jako pojedyncze zdarzenie może zapowiadać same zdarzenia negatywne. A także takie słowo, jak jest tutaj charakterystyczne, jak personalizacja, czyli osoba przypisuje sobie odpowiedzialność za negatywne doświadczenia. Znaczenie mają również cechy osobowościowe pacjenta, czyli jeżeli osoba jest z natury neurotyczna, ma wysoki poziom lęku, no to ona ma duże ryzyko zachorowania na depresję w przyszłości. Takie typowe cechy osobowości, no to jest nadmierna wrażliwość, troska o innych, taka nadmierna krytyka samego siebie, to jest niemyślenie o sobie, czy też no, nadmierna wrażliwość na niepowodzenie. Umiejętności radzenia sobie ze stresem. Obecnie kładzie się nacisk na taką dość nową koncepcję psychologiczną, jaką jest psychologia pozytywna, czyli osoby, które mają odporność na zaburzenia depresyjne, one charakteryzują się taką cechą, tak zwana prężność, czyli resilience, czyli odporność, umiejętność wyciągania z wydarzeń negatywnych pozytywów. Umiejętność przetrwania, radzenia sobie z tym, czego nie mają osoby, które mają predyspozycję do zaburzeń depresyjnych. Znana niektórym koncepcja wyuczonej bezradności. Ona mówi o tym, że w zasadzie pacjent nie dostrzega bezpośredniego związku między podejmowaniem swoich wysiłków, swoich działań, a zdarzeniami. Czyli takie osoby same sobie przypisują porażki życiowe, a sukcesy jako są to czynniki niezależne od nich. Czyli osoby z zaburzeniami depresyjnymi same sobie przypisują przyczyny porażek życiowych, zaś przyczyny sukcesów postrzegają jako no, coś niezależnego od nich. I tutaj właśnie dodajmy to, że właśnie w koncepcji wyuczonej bezradności bardzo duże znaczenie ma przeszłość. To znaczy, jeżeli ktoś kiedyś miał tak, że za wszystkie swoje dotychczasowe problemy czuł, że odpowiada sam i podejmował wiele różnych prób i nigdy nie udawało się, nigdy nie dawał rady, nigdy nie zrobił czegoś porządnie, to on nie będzie później podejmował kolejnych prób. Były zresztą no ciekawe, nieciekawe, ale jednak dość brutalne badania na zwierzętach prowadzone, gdzie były grupy kontrolne, ja tam nie pamiętam, czy już to były myszy, szczury, czy cokolwiek podobnego, gdzie przykładowo wrzucano do wiadra z wodą jakąś mysz i ona po jakimś czasie, tam po kilkudziesięciu minutach tonęła, ale jeżeli wrzucono taką samą mysz i po 10 minutach dano jej jakąś, nie wiem, drabinkę czy coś, żeby mogła się wydostać i ona się wydostała, a później jeszcze raz ją wrzucono, to ona już nie pływała tych kilkudziesięciu minut, tylko na przykład kilkanaście godzin. To co też wskazuje na to, że jeżeli ona wiedziała, że jest w stanie się wydostać, to była w stanie dużo więcej wytrzymać. I to też bardzo dobrze pokazuje, jak my czasami możemy działać. Jeżeli my kilka razy doświadczyliśmy już porażek, to jeżeli będzie kolejna jakaś sytuacja, w której mamy próbę do podjęcia, to my często po prostu bardzo szybko zrezygnujemy. Nie będziemy próbować, nie będziemy podejmować i napędza się błędne koło, bo wtedy jest coraz gorzej. Natomiast człowiek jest w stanie bardzo dużo znieść, jeżeli ma w tym poczucie sensu, w tym co robi. Jeżeli ma wsparcie przyjaciół, rodziny, czyli nie jest sam, to są czynniki protekcyjne, jeśli chodzi o depresję. Znaczy po prostu ma jakiś cel, ten cel może być wewnętrzny, zewnętrzny, ale po prostu najważniejsze, żeby ten cel jakiś miał, po prostu.
Wracając jeszcze do koncepcji, interpretacja psychodynamiczna, która bazuje na psychoanalizie, ma źródło w psychoanalizie, no ona poszukuje objawów, źródeł objawów depresyjnych w doświadczeniach z wczesnego dzieciństwa, czyli w braku zaspokojenia potrzeb emocjonalnych w pierwszych tygodniach życia, czy odrzucenia przez osobę znaczącą, taką jako opiekun, matka, najczęściej matka. I można przyjąć, że w takim rozumieniu depresja to jest jakby złość skierowana do wewnątrz, do siebie. Chociaż człowiek nie do końca to w ogóle rozumie. Nie, dlatego że dzieje się to na poziomie podświadomym. My w ogóle bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile różnych doświadczeń, przeżyć z naszej przeszłości ma niesamowicie ogromny wpływ na nasze aktualne zachowania, na nasze aktualne myśli, postawy i tak dalej. W sensie, no, cała też koncepcja psychoterapii, ogólnie takiego rozwoju osobistego, tego prawdziwego, wiąże się właśnie z tym, że my poszukujemy naszych nieprawidłowych postaw, które wynikają z jakichś przekonań, z naszej historii, z naszych doświadczeń, z naszej wiedzy i na, no mówiąc wprost, poprawianiu ich, na zmienianiu ich, tak żeby nam się żyło z nimi dobrze. No i też warto, jeżeli ktoś czuje, że ma tego, takie różnego rodzaju przekonania negatywne, może się wychowywał w domu, który no nie był może do końca dostosowany do dzisiejszych realiów, na przykład ktoś miał takich bardzo mocno konserwatywnych rodziców, którzy narzucali mu pewne rzeczy, a dzisiaj jest w świecie, w którym jest dużo większa otwartość i czuje, że to, czego nauczył się, co wyniósł z domu, jest zupełnie oderwane od rzeczywistości, a na przykład nadal ma takie schematy, że się blokuje w czymś, to może to właśnie jest idealna opcja, idealny moment, żeby no, na przykład tej psychoterapii się podjąć, czy w ogóle zainteresować się tym tematem, bo to może mieć właśnie, no później przekładać się na problemy w przyszłości. Problemy często ze zdrowiem psychicznym. O ile wpływa to na jego funkcjonowanie, zwłaszcza problemy w relacjach, bo psychoterapia, ona bazuje na pracy z emocjami. Ze stażu na oddziale nerwic zapamiętałam takie jedno ładne zdanie, że jesteśmy sumą naszych doświadczeń a propos tego, co nas kształtuje. No i weźmy pod uwagę, że my jako świadomi ludzie możemy te doświadczenia zmieniać, nawet jeżeli przez wiele lat byliśmy poddawani no, nie do końca dobrym doświadczeniom, no to jesteśmy w stanie w relatywnie krótkim czasie, no może nie z dnia na dzień, ale na przełomie tygodni, miesięcy, zmienić to. Tylko no, trzeba chcieć przede wszystkim, trzeba być otwartym na zmianę. Tak, żeby terapia działała, pacjent musi chcieć. Nie ma innej opcji. To przejdźmy może teraz do tego, w jaki sposób depresję możemy leczyć. No bo nie oszukujmy się, leczyć ją trzeba, ale w jaki sposób? Czy wystarczy wyjść do ludzi i pobiegać troszkę? Nie wystarczy. Depresja jest chorobą, która może prowadzić i bardzo często nieleczona prowadzi do śmierci. W związku z tym, że depresja ma podłoże biologiczne, leczenie to przede wszystkim farmakoterapia, a także psychoterapia. Leczenie powinno odbywać się przede wszystkim w poradniach, czyli w trybie ambulatoryjnym. Natomiast w przypadku ciężkich epizodów depresji, dużego zahamowania, silnych tendencji samobójczych, czy odmawiania posiłków, płynów, leczenie powinno odbywać się w warunkach szpitalnych. Czyli mówiąc innymi słowami, skoro elementy naszej psychiki to nasza fizjologia to nasz organizm i jednocześnie nasz organizm to nasza psychika, to dlatego właśnie podejście musi opierać się na naprawie tych różnych proporcji neuroprzekaźników i tak samo leczenie powinno oprócz tego opierać się na zmianie naszych postaw, zachowań, przekonań, myśli, wiedzy, o czym mówiliśmy przed chwilą. No ale może zacznijmy od farmakoterapii, czyli właśnie od leków. W jaki sposób, jakich grup leków, czy w ogóle czego, jak używa się, aby ponaprawiać nam naszą biochemię mózgu? Najstarsza grupa leków przeciwdepresyjnych, czyli trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, one straciły na znaczeniu w latach 90. Są to leki skuteczne, natomiast z uwagi, iż miały dużo działań niepożądanych, w związku z tym, że działają na wiele układów neuroprzekaźnikowych, zostały zastąpione przez bardziej popularne w tej chwili leki z grupy SSRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. W dalszej kolejności leki z grupy SNRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny.
Leki z grupy SSRI według aktualnych danych mają około 70% skuteczności, o ile terapia prowadzona jest w sposób poprawny, czyli odpowiednia dawka przez odpowiedni długi czas. Czyli zaczynamy od najlepiej tolerowanych dawek, czyli minimalnych, skutecznych, ale też nie wolno bać się maksymalnych, dlatego że część osób, tak zwani wolni metabolizerzy i szybcy metabolizerzy, metabolizują leki w różny sposób, czyli są osoby, które reagują na mniejsze dawki, a niektórzy potrzebują tych dawek większych, żeby zareagować. Czas trwania, to jest ważne, to jest kwestia kilku tygodni. Czyli żeby ocenić w ogóle wstępnie efekt leczenia, no to ta pierwsza kontrolna wizyta, ona powinna się odbyć najwcześniej po 4 tygodniach. Czyli same leki działają w ciągu 2 tygodni. Już wtedy można zaobserwować, czy pacjent reaguje na lek. Natomiast pełna ocena skuteczności to jest około 6-8 tygodni leczenia. Natomiast jeśli chodzi o kontynuację, przyjmuje się, że od okresu, od momentu pełnej poprawy lek należy stosować minimum 6 miesięcy. Czyli najczęstszym błędem popełnianym przez pacjentów jest zbyt szybkie odstawienie leku. Najczęściej bez porozumienia z lekarzem, no bo poczułem się dobrze, no to już mogę odstawić. Tak, no pacjenci chyba, znaczy pacjenci ogólnie, my mamy często taką tendencję, że może nie tyle, że nie lubimy, co nie patrzymy się długoterminowo na pewne rzeczy, nie patrzymy się na pewne rzeczy w sposób taki globalny z perspektywy lotu ptaka, tylko nagle się poprawiło, no to ja już nie potrzebuję, potem się pogorszy, to potem sam sobie wrócę. No właśnie nie, to wszystko musi przebiegać zgodnie z wytycznymi. I no, naprawdę nie powinniśmy sami tego modyfikować. To nie jest tak, że sobie weźmiemy raz lek, raz sobie nie weźmiemy i to będzie działać. No nie, to nie będzie działać. To nie działa natychmiastowo. Nie działa natychmiastowo i nie działa również wtedy, kiedy leki przyjmujemy niesystematycznie. Czyli jeden dzień przyjmę tabletkę, drugi dzień zapomnę. Wtedy nasze leki nie działają w ogóle. To jest tak, jakbyśmy ich w ogóle nie brali. Warto też wspomnieć, że jeżeli terapia nie jest prowadzona w sposób prawidłowy, no to depresja może nawracać. W związku z tym ta terapia w późniejszym okresie jest trudniejsza, ona powinna trwać dłużej. Czasami do mnie do poradni przychodzą osoby, którym leki nie zawsze są potrzebne. Na przykład po stracie małżonka czy małżonki, po rozstaniu się z dziewczyną, czy po śmierci członka rodziny. Bo trzeba pamiętać, że czy reakcja żałoby, czyli tak zwana reakcja utraty, to jest reakcja fizjologiczna. Nie jest to tożsame z depresją. Natomiast czym ona się różni? Ona w pewnym sensie jest podobna, no bo charakteryzuje się uczuciem przygnębienia, smutku. Natomiast przede wszystkim to, co ją odróżnia, no to jest zmniejszanie się natężenia objawów z czasem trwania. Czyli przyjmuje się, że jeżeli okres żałoby trwa dłużej niż 3 miesiące, on się nasila z czasem, znaczy objawy okresu żałoby, no to trzeba obserwować to już w kierunku rozwoju depresji. W przypadku żałoby nie ma takich objawów charakterystycznych jak poczucie bezwartościowości, nieadekwatne poczucie winy, czy też myśli samobójcze. Tego nie ma. Natomiast w depresji już tak. W przypadku żałoby najczęściej wystarczają leki nasenne, uspokajające, czy też interwencje psychologiczne. W przypadku depresji nie. Czyli tak jakby inaczej mówiąc, po prostu może wystąpić taka sytuacja w naszym życiu, że coś zaburza, no bardzo to uprośćmy, ale że coś zaburza ilość neuroprzekaźników, które mamy, i ten jakiś czynnik lub te jakieś czynniki będą powodować to, że będzie się utrzymywał stale taki negatywny, obniżony poziom, co przełoży się na przykład na depresję. Natomiast w przypadku, tak jak wspomniałaś, utraty kogoś bliskiego, co prowadzi do żałoby, to oczywiście może być dużo różnych innych też elementów, to nie tylko musi być jakaś tam śmierć danej osoby, to może być też coś innego, to wtedy mamy wydarzenie, które faktycznie może spowodować chwilową utratę czy zaburzenie tych neuroprzekaźników, czy w jakikolwiek inny sposób wpłynąć na nas i ten stan będzie powolutku wracał do normy. I to wtedy jest normalne. I to właśnie warto też odróżnić. A kontynuując wątek, czy no jeżeli dana osoba potrzebuje już faktycznie leków, to czy są jeszcze jakieś leki, których się używa, których się przyjmuje?
Tak, i co więcej, leki można łączyć ze sobą, czyli są to leki takie, jak, które mogą być stosowane jako dodatek do leków przeciwdepresyjnych SSRI, SNRI, to na przykład bupropion, miaseryna, trazodon, czyli one pełnią funkcję głównie leków nasennych, bądź też potencjalizujących, czy też z nowszych, to jest na przykład agomelatyna. Jeszcze z takich leków już najnowszej generacji, to jest chociażby wortioksetyna. Ona ma już zupełnie inny mechanizm działania, bardziej ukierunkowana na objawy takie jak anhedonia, czego nie mają leki z grupy SSRI. Bo na to pacjenci często się skarżą po dłuższym okresie stosowania na tak zwane zobojętnienie emocjonalne, niemożność odczuwania przyjemności. A w tym zakresie akurat wortioksetyna jest inna. Można również potencjalizować leczenie stabilizatorami nastroju, takimi jak lamotrygina, czy też małymi dawkami neuroleptyków. I wreszcie coraz więcej uwagi poświęca się ketaminie, która do tej pory miała znaczenie eksperymentalne, natomiast w tej chwili jest już dostępna w formie donosowej. I odnośnie leków, ogólnie leczenia, to warto też dodać, że depresja to nie jest taki stan 0 albo 1. Ona się często wiąże z jakimiś innymi problemami, zaburzeniami. Ona może troszeczkę inaczej przebiegać u różnych osób, więc dlatego też nie ma jednego leku, który zawsze by idealnie działał, bo temat jest po prostu mocno skomplikowany. Dlatego też u różnych ludzi trzeba czasami popróbować różnych leków, sprawdzić jeden, sprawdzić drugi, który będzie dobrze działał. Nie każdy może na każdego człowieka działać dobrze. A co do leków, to jak jest z tymi skutkami niepożądanymi? Występują jakieś działania niepożądane? Możemy się na przykład od tych leków uzależnić? Przede wszystkim, zresztą to jest takie najczęstsze pytanie w poradni, czy lek przeciwdepresyjny uzależnia? Otóż nie. Natomiast trzeba pamiętać, że przewlekłe, długie stosowanie leków przeciwdepresyjnych może się wiązać przy próbie odstawienia z nieprzyjemnymi objawami. Czyli organizm musi przyzwyczaić się z powrotem do innego poziomu serotoniny. To tak w skrócie, w dużym uproszczeniu. Jeśli chodzi o działania niepożądane, czego pacjenci się najczęściej obawiają, najczęściej one są przemijające i krótkotrwałe i niezbyt nasilone. W przypadku leków z grupy SSRI, to najczęściej to są objawy z przewodu pokarmowego, takie jak biegunki, nudności, bóle głowy. W przypadku innych leków może to być też wzrost apetytu. Natomiast też myślę, że warto podkreślić, że jeżeli sama depresja się wiąże ze spadkiem apetytu, to jeżeli dodamy lek, który będzie likwidował objawy, to ten apetyt wzrośnie. Także to nie zawsze jest tak w prosty sposób związane ze stosowanymi lekami. Niestety w przypadku leków z grupy SSRI najczęściej pacjenci, mężczyźni zgłaszają również zaburzenia funkcji seksualnych. Niestety jest to jeden z minusów leczenia, natomiast jest to czasami niezbędne w terapii. Czasami tak jest, że trzeba jakiś jeden krok do tyłu zrobić, żeby pójść dalej naprzód. I niestety tutaj, skoro na szali nawet jest nasze życie, a na pewno zdrowie nasze, myślę, że też często samopoczucie i funkcjonowanie naszych bliskich, to też warto zaakceptować pewne skutki uboczne, przeczekać ten czas i po prostu poddać się temu leczeniu, jeżeli ono jest niezbędne. I właśnie jeszcze odnośnie leczenia. Czy to jest tak, że leczenie w depresji to powinno być takie chwilowe przywrócenie dobrego funkcjonowania po to, abyśmy mogli podziałać przyczynowo, czyli popracować nad przyczyną tej depresji, czy w zasadzie często wystarczy sama farmakoterapia do tego, żeby ta depresja ustąpiła i ona już może nie wróci? W praktyce najczęściej spotykamy depresję uwarunkowaną czynnikami egzogennymi, czyli głównie psychologicznymi. W związku z tym leki pozwalają na redukcję objawów, zaś nie likwidują przyczyny. Czyli jeśli na depresję, cudzysłów, pracujemy 10 lat, bo jesteśmy nauczeni takiego pesymistycznego, katastroficznego myślenia, to musimy się nauczyć, i tu najlepiej z pomocą terapeuty, zmienić stare, destrukcyjne schematy lub ostatecznie zaakceptować to, na co nie mamy wpływu. W związku z tym ta psychoterapia powinna być elementem obok leczenia farmakologicznego. Czyli często farmakoterapia po prostu przywraca pacjenta do funkcjonowania
jakiegoś na poziomie umożliwiającym działanie i to działanie wtedy trzeba podjąć, trzeba wykorzystać czas, kiedy czujemy się dużo lepiej i popracować nad przyczyną, która może stać za depresją. Czy dobrze tutaj rozumiem to? Tak, natomiast jeszcze jest kwestia taka w przypadku epizodów łagodnych, depresyjnych, jeżeli to ta depresja jest jeszcze wczesna, no to czasami wystarcza tylko interwencja terapeutyczna. I to zwłaszcza u osób młodych, bo u osób młodych kładziemy większy nacisk na oddziaływania terapeutyczne, zaś mniejszy na farmakoterapię. Czyli po prostu nie jest tak, że w przypadku depresji koniecznie musimy brać jakieś leki, czasami po prostu wystarczy nad nią pracować. To jest zresztą zagadnienie, nad którym dyskutowano w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, czy należy włączać zawsze lek przeciwdepresyjny. No to ustalono, że w przypadku epizodu umiarkowanego i ciężkiego tak. Natomiast dyskusyjny jest epizod łagodny i część ekspertów przyjmuje, że on może przejść w poważniejsze stany, w związku z tym należy dołączyć niewielką dawkę. No niektórzy uważają, że nie jest to konieczne. Czyli bardziej obserwacja, z tego co ja rozumiem. Bo jeżeli no po prostu zacznie się poprawiać, no to chyba też, jeżeli ktoś kontynuuje pracę, kontynuuje działanie, no to wtedy może faktycznie nie być sensu stosowania od razu leku. I myślę, że ważną też jest kwestią podkreślenie, że leki nie działają na wszystkie objawy od razu. Początkowo pacjent może odczuć redukcję w zakresie lęku, potem w zakresie odczuwania energii, natomiast trzeba podkreślić, że nastrój stosunkowo poprawa nastroju pojawia się później, czyli ten początkowy okres leczenia, on się też może wiązać z wysokim ryzykiem samobójczym, o tym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o funkcje poznawcze, czyli koncentrację, uwagę, pamięć, one poprawiają się na samym końcu, czyli to ten okres leczenia, on przez to jest wydłużony, żeby te wszystkie funkcje wróciły, czyli dążymy do pełnej remisji, czyli powrotu do pełnego funkcjonowania pacjenta sprzed choroby. No, może czasami nawet zrobienia tak, żeby funkcjonował nawet lepiej niż przed chorobą, biorąc pod uwagę to, że może przykładowo ucząc się, przykładowo biorąc udział właśnie w psychoterapii, dokonywać postępu. No i kontynuując temat leczenia, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, o czym wspomniałem już wcześniej, czyli do tego słynnego powiedzenia: wyjdź do ludzi, pobiegaj i poruszaj się troszkę. No z jednej strony aktywność fizyczna, jak wychodzi z wielu badań, jest czymś, co pozwala ludziom z depresją, ale to jest w dużym uproszczeniu, no zmniejszyć jej objawy. Z drugiej strony to powiedzenie nie do końca jest dobre, bo czasami osoba w depresji nie jest w stanie za bardzo wziąć się za aktywność fizyczną. Więc no jak to jest? Jak to jest? Przede wszystkim aktywność fizyczna ma działanie lecznicze. Były takie badania, w których brano pod uwagę grupę pacjentów lekoopornych z depresją, czyli takich, którzy nie uzyskują remisji w wyniku leczenia farmakologicznego. I co się okazało? Że osoby, które ćwiczyły, które stosowały się do zaleceń aktywności fizycznej, regularnej, one uzyskiwały poprawę. 1/4 to była pełna remisja, zaś 21% osób odpowiedziało na leczenie farmakologiczne. Natomiast grupa, która nie stosowała żadnej aktywności, nie uzyskała poprawy po leczeniu w ogóle. Co więcej, w badaniu miało znaczenie to, jaki rodzaj wysiłku fizycznego jest podejmowany, czyli badano aktywność fizyczną aerobową oraz oporową i okazało się, że te rodzaje aktywności łączone, one przynoszą najlepsze efekty, czyli osoby odczuwały wyraźną redukcję lęku, niepokoju, poprawę nastroju, nawet już jeszcze 3 godziny po zakończeniu treningu. No możemy powiedzieć, że aktywność fizyczna to jest oczywiście bardzo skomplikowany mechanizm, ale pełni tak jakby rolę regulacyjną. Po prostu reguluje naszą gospodarkę hormonalną, wpływa pozytywnie na neuroprzekaźniki i może poprawiać nasze funkcjonowanie właśnie w tym zakresie.
Ja myślę, że takim dużym argumentem za tym, żeby jednak nie polegać na samej farmakoterapii, no jest to, że regularna aktywność fizyczna, ona przede wszystkim ma bardzo dobry wpływ na oddziałanie mózgu, wpływa pozytywnie na neurogenezę, zwiększa poziom czynników neutroficznych w mózgu, także zmniejsza tak zwany stres oksydacyjny, zapobiega starzeniu się tkanki nerwowej, czy działa profilaktycznie też na chorobę Alzheimera, czy też Parkinsona. Jeśli chodzi o czynniki psychologiczne, no to osoby, które uprawiają regularną aktywność fizyczną, one mają już większe poczucie własnej wartości, sprawczości, no bo jak wiadomo, sport kształtuje charakter, uczy niepoddawania się, co już jest no, czymś, co jest taką inwestycją z punktu widzenia psychologicznego. Dużo o tym mówiłem w odcinku podcastu pod tytułem Po co ci ruch? Tam właśnie na podstawie różnego rodzaju badań, wniosków tłumaczyłem, jak dużo jest wzajemnych powiązań z tym wszystkich związanych. No i chociażby weźmy pod uwagę to, że aktywność fizyczna to jest jedno, ale tak samo świetnie w przeciwdziałaniu depresji sprzyja chociażby zdrowe odżywianie, wysypianie się, odpowiednie podejście do stresu, czy wiele innych czynników, na przykład kontaktów społecznych. I teraz to wszystko to jest jedna wielka sieć naczyń połączonych. To znaczy, że jeżeli ktoś bierze się za ruch, to zazwyczaj też poprawi chociaż trochę swoje odżywianie. Bo jest takie coś, że jeżeli już na przykład idziemy na siłownię albo zaczynamy biegać, no to chcemy też zobaczyć efekty w postaci lepszej kondycji, w postaci lepszej sylwetki, no bo jest tak, że po prostu chcemy jakąś konsekwencję mieć, więc siłą rzeczy, jeżeli zrobimy jedno, no to często się robi też drugie. Jeżeli będziemy się lepiej odżywiać, jeżeli będziemy więcej się ruszać, to często poprawi się też sen. Jak się poprawi sen, to poprawią się też inne rzeczy. Robiąc takie rzeczy, o których mówię teraz, czyli prowadząc bardziej zdrowy tryb życia, często będziemy chcieli przebywać więcej w towarzystwie ludzi, którzy też prowadzą taki zdrowszy tryb życia, i to będą zazwyczaj ludzie z o wiele lepszym, zdrowszym nastawieniem. Więc dlatego warto. I urośnie nam hipokamp, czyli będziemy sprawniejsi poznawczo, co może się przełożyć na sukcesy zawodowe chociażby. Tak, i to jest jednocześnie i przerażające, i piękne, że ludzie nie doceniają tego, jak duże znaczenie mają te wszystkie drobne rzeczy w życiu, które robimy. To nie jest tak, że jak pójdziesz na siłownię, to nagle twoje życie zmieni się o 100%, chociaż czasami może i tak się dziać, ale tutaj chodzi bardziej o to, że każda jedna dobra zmiana, którą my w życiu wprowadzimy, to jest na przykład plus 2%, plus 1%, plus 5%, plus 3%. I teraz okej, poprawimy godziny wstawania. Na przykład, że będziemy bardziej regularnie wstawać. Plus 1% do całokształtu. Będziemy spać w zaciemnionym pomieszczeniu. Plus 1%. Będziemy chodzić do pracy spacerem zamiast autobusem. Plus 2%. I to wszystko się po prostu składa w całość. A my niczego by tego nie doceniamy. No to jest dla mnie akurat przerażające, a piękne dlatego, że jak już ktoś wie, że to doceniać warto, to wtedy jest w stanie bardzo dużo zrobić i naprawdę poprawić jakość swojego życia w niesamowity sposób. No i zabezpieczyć się, niekoniecznie całkowicie, ale zdecydowanie zmniejszyć ryzyko chociażby depresji. No ale żeby nie było aż tak kolorowo. Jeżeli ktoś jest już w depresji, no to czy wystarczy mu powiedzieć, no to słuchaj, od dzisiaj 3 razy w tygodniu siłownia, 3 razy w tygodniu na basen, jeszcze dodatkowo biegasz. No i tu właśnie jest problem, że nie wystarczy, bo osoba, która jest w głębszej depresji, często ma nawet problemy z tym, żeby wstać z łóżka. Ma często problemy z tym, żeby zrobić sobie coś do jedzenia, żeby się umyć, żeby w ogóle pracować albo robić cokolwiek. No i co w takim przypadku robić? No najpierw trzeba pacjenta postawić na nogi, a dopiero potem możemy zastanawiać się, co dalej. Czyli najpierw damy mu energię. No właśnie, chociażby w postaci tej farmakoterapii. I wtedy możemy próbować zmieniać nasz tryb życia, kiedy już naprawimy, upraszczam, ale chcę, żeby to było łatwe do zrozumienia, kiedy już naprawimy neuroprzekaźniki, wyrównamy ich poziom, na przykład lekami, no to wtedy możemy brać się za resztę rzeczy. Bo też nie oszukujmy się, ale to właśnie osobie w głębokiej depresji
zalecenia same to dadzą tyle, jak takiej przeciętnej osobie powiedzenie czegoś w stylu, jak od dzisiaj zaczniesz pracować 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, no to osiągniesz coś. No, niby jest to możliwe, ale tak naprawdę no nie, to wymaga tak ogromnego wysiłku, że większość osób sobie z tym nie poradzi. Co więcej, ja bym powiedziała nawet, że takie zalecenia, no idź pobiegaj, dlaczego nie możesz, no to jeszcze wpędzają pacjenta w jeszcze większe poczucie winy, bo on nie jest w stanie tego zrobić. Pacjentowi z depresją potrzeba wyrozumiałości, czyli wspierajmy osoby, które chorują, nie wywierajmy na nich na początku zbyt dużej presji, bo one i tak się czują źle same ze sobą, z tym, że nie są w stanie funkcjonować. No właśnie, czyli zalecenia znamy, leczenie znamy i teraz powiedzieliśmy o tym, że osoba, która jest w depresji, może potrzebować czegoś innego niż takiego stereotypowego weź się w garść. I mam tutaj przyszykowaną, nie wiem w sumie skąd ją mam, pewnie gdzieś w internecie znalazłem, listę rzeczy, których lepiej nie mówić o sobie w depresji. No i pozwolę sobie to przeczytać i zaraz może kilka z tych rzeczy wyjaśnimy. To tak, zaczynam czytanie. To wszystko tylko w twojej głowie. Napij się trochę piwka, wódeczki, alkoholu, zapomnisz o problemach. No to wyjątkowo zły pomysł, dlatego że ucieczka w alkohol jeszcze pogłębi te problemy, dlatego że alkohol w krótkoterminowym działaniu, on owszem, poprawia nastrój, natomiast przy przewlekłym stosowaniu, no to mamy murowany spadek nastroju i wtórne zaburzenia depresyjne. Dokładnie. Kontynuuję teksty. Psujesz trochę humor wszystkim dookoła. To jest typowy tekst, który może wpędzać w jeszcze większe problemy osobę w depresji. No zdecydowanie. Ja też mam ciężko, ale nie mam depresji. Społeczeństwo jest przemedykalizowane, tabletki nie pomogą. No to ja myślę, że warto podać przykład niestety jednej terapeutki, która była zdania, że zawsze można leczyć tylko i wyłącznie psychoterapią, no i dopóki jej syn się nie popełnił samobójstwa. No, smutne, ale prawdziwe. No. Niestety wtedy dopiero przekonała się, że to tak nie do końca jest. Tak. Kolejny tekst. Bóg nigdy nie daje nam więcej, niż potrafimy udźwignąć. Kolejny. Weź się w garść. Musisz spróbować jogi i mindfulness. Dieta, zdrowe jedzenie i od razu poczujesz się lepiej. No i to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Jeżeli dana osoba ma problemy z tym, żeby wstać z łóżka, no to jak powiemy jej weź się w garść i musisz spróbować jogi i zacząć medytować i wszystko inne, no to jak ona ma to zrobić? Jak? Po prostu jak? To jest coś takiego jak właśnie przykład z jechaniem samochodem. Jest dziura w baku, możemy zalać paliwa, to paliwo będzie wyciekać. Ale to trochę tak, jakby ta dziura w baku była taka, że tam się dosłownie nie da wlać tego paliwa, bo ono całe od razu wycieka. Jakbyśmy powiedzieli takiej osobie, jakbyśmy spróbowali do takiego samochodu wlać 5 litrów paliwa i powiedzieć, no dalej już tylko 100 km do stacji, dasz radę, poradzisz sobie. No sorry, nie da się. Wracając dalej, kolejny tekst. Włącz pozytywne myślenie. Też kiedyś miałem depresję przez 1,5 tygodnia. Za moich czasów nikt nie miał czasu na depresję. Idź pobiegaj albo pouprawiaj jakiś sport. A nie wyglądasz, jakbyś miał. Ciesz się tym, co masz. Każdy jest czasem troszkę smutny. Weź się za jakąś robotę. Ale dlaczego tak naprawdę jesteś smutny? Może poczytaj sobie coś Pawlikowskiej. Musisz się więcej uśmiechać. Rób więcej rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. No tak, to brzmi wyjątkowo śmiesznie, dlatego że jednym z głównych kryteriów depresji jest anhedonia, czyli nieumiejętność odczuwania przyjemności, więc to jest, powiem szczerze, że uśmiechnęłam się nie jeden raz. No, słysząc takie teksty, to jest no właśnie i śmieszne, i smutne jednocześnie, bo to pokazuje, że wiele osób w ogóle nie rozumie tego, czym jest ta depresja, no, ale ty, mój drogi słuchaczu, ty, moja droga słuchaczko, już na pewno to rozumiesz, skoro słuchasz tego podcastu. A kolejnych jeszcze kilka tekstów. Weź się rozchmurz. Może wychodź więcej na świeże powietrze. Za długo siedzisz przed tym komputerem.
Przestań się mazać, zobacz, że inni jakoś mogą cieszyć się życiem. Za dużo myślisz o tych głupotach. Zacznij się może trochę wyżej cenić, to ci przejdzie. Weź się zacznij normalnie zachowywać jak człowiek. Udajesz, żeby tylko inni użalali się nad tobą. To jeszcze jeden chyba najgorszy tekst. Inni mają gorzej. I czego ten tekst inni mają gorzej nie jest dobry na pocieszenie osoby w depresji. No on w ogóle nie pomaga, natomiast no jeszcze bardziej przyczynia się do pogłębienia tego, no bo skąd jest w dzisiejszych czasach plaga depresji? No z tego powodu, że my praktycznie nie mamy możliwości być pod jakimś względem najlepsi w społeczności. Bo jeżeli wystarczy, że siądziemy przed komputerem i zajrzymy do internetu, no to w zasadzie praktycznie zawsze znajdzie się ktoś lepszy od nas. Czyli w zasadzie porównujemy się z olbrzymią ilością osób, co było niemożliwe jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Czyli ten stres cywilizacyjny, na jaki jesteśmy nastawieni, on jest zupełnie inny i dużo większy. No i ten tekst, inni mają gorzej, no on w zasadzie sprawia, że co my mamy tym tekstem osiągnąć? Mamy cieszyć się z tego, że ktoś ma gorzej? Czy mamy cieszyć się z tego, że są ludzie, którzy są w jeszcze gorszej sytuacji? On w zasadzie, on w domyśle ma nam pokazać to, że my jesteśmy w miarę dobrej sytuacji i powinniśmy doceniać to, co mamy. No ale jeżeli ktoś ma zaburzony mechanizm doceniania, to nie jest też w stanie tego docenić. No i właśnie to, co mówisz też odnośnie internetu, różnych mediów społecznościowych, czegoś, co jest właśnie związane z tym ciągłym pędem, gonitwą, no to zdecydowanie to nie pomaga, to przeszkadza. No i też zwróćmy uwagę na to, że media społecznościowe mogą bardzo mocno eskalować niepokój, bo jakie informacje najczęściej są udostępniane, o których najczęściej się mówi? Strach. Ktoś zrobił komuś krzywdę, jakiś wypadek był, jakiś zamach był, ktoś tam zginął w wypadku, ktoś kogoś pobił. A te takie pozytywne, typowo pozytywne informacje, no okej, przeczytamy sobie, powiemy, fajnie, super, lajka damy i tyle, idziemy dalej. Ale jak już ktoś zginął w wypadku, no to przecież każdy już się będzie martwił tym, każdy już będzie zwracał na to uwagę. No bo one zapewniają większą klikalność, więcej emocji wzbudzają. O to chodzi, to właśnie chodzi o te emocje. A to nie jest tak, że twórcy treści nie wiedzą tego, że te treści wzbudzają emocje. Oni robią wszystko, żeby te emocje wzbudzić, tylko po to, żeby zwiększyć zasięgi swoje. Ja myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę to, że my jesteśmy generalnie też nastawieni na rozbudzanie o wiele większych aspiracji, niż jesteśmy w stanie zrealizować. No bo tak naprawdę no to te wymagania, jakie stawia nam współczesny świat, jakie pokazuje, kreuje nam Instagram czy Facebook, no to są rzeczy, które są nierealne do osiągnięcia i to pokazuje świat, który jest idealny, a my tak naprawdę tej drugiej strony nie widzimy. No i to może generować różne problemy natury psychologicznej. Przejdźmy zatem do podsumowania i przypomnienia raz jeszcze w skrócie tego, czym jest i czym charakteryzuje się depresja. Depresja nie jest fanaberią, jest zaburzeniem psychicznym, które może prowadzić do śmierci. Czyli jest to choroba śmiertelna, proszę o tym pamiętać, która jest związana z nieprawidłową biochemią mózgu, czyli zaburzeniami w obrębie układu nerwowego, zaburzeniami różnych neuroprzekaźników, czyli niedoboru noradrenaliny, serotoniny, dopaminy, a także innych procesów biologicznych organizmu. I podstawowe objawy, czym charakteryzuje się depresja, to trwający ponad 2 tygodnie, minimum 2 tygodnie, obniżony nastrój bądź spadek energii, nieodczuwanie przyjemności, zaburzenia rytmów dobowych, problemy w zakresie apetytu, pesymistyczne myślenie, poczucie bezwartościowości, winy, no i wreszcie proces samobójczy, czyli od myśli rezygnacyjnych przez ideacje samobójcze, no przez myśli samobójcze już z konkretnym planem realizacji, aż do próby samobójczej. Mhm. Leczenie powinno opierać się przede wszystkim na farmakoterapii, na psychoterapii oraz, jeżeli to możliwe, na włączaniu dobrych, zdrowych nawyków, takich jak aktywność fizyczna, takich jak poprawa odżywiania.
farmakoterapia to przede wszystkim próba unormowania funkcjonowania biochemii mózgu, natomiast psychoterapia to jest poprawa cech, które mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń depresyjnych, czyli trudności w radzeniu sobie ze stresem, nadmierna wrażliwość, czy też takie predysponujące cechy osobowościowe, czy też chociażby psychoterapia to jest no, coś, co zapewnia odpowiednie wsparcie, jeśli my tego nie mamy. Czy jest takie ładne zdanie, ostatnio przeczytałam, że psychoterapia to jest taka, tak odnosząc się do koncepcji psychodynamicznej, to jest taka rozmowa z rodzicem, którego chciałoby się mieć, a którego się nie miało. Czyli też trochę działanie na właśnie przyczynach, które mogą stać za tym, że mamy do depresji predyspozycję. Za takie deficyty w okresu wczesnego dzieciństwa. Czyli farmakoterapią normujemy naszą biochemię mózgu, psychoterapią pracujemy nad różnymi przekonaniami, postawami, naszą wiedzą, tym, co może być właśnie przyczyną depresji. No i musimy pamiętać też o tym, żeby do osoby w depresji nie mówić tekstów w stylu weź się w garść, doceń to, co masz, inni mają gorzej, bo te teksty mogą tylko pogorszyć funkcjonowanie tej osoby, bo taka osoba to nie jest po prostu leń, czy ktoś, kto tam ma chwilowo zły humor, to ktoś, kto faktycznie ma problemy, które są widoczne biologicznie. Gdybyśmy nagle zrobili sekcję zwłok takiej osoby, to byśmy byli w stanie odróżnić, który mózg jest osoby zdrowej, jak który osoby w bardzo głębokiej depresji. Dodajmy, że depresja jest chorobą, która może być skutecznie leczona, ale co najważniejsze, wcześniej wykryta jest łatwiejsza do leczenia. No co nam pokazuje tylko to, że warto interesować się swoim zdrowiem psychicznym i nie udawać, szczególnie w przypadku mężczyzny, takiego macho, który po prostu wszystko jest w stanie zrobić, zawsze jest męski, zawsze sobie ze wszystkim poradzi, bo no, może i sobie z czymś poradzi, nad czym ma kontrolę i nad czym ma władanie, wpływ, ale przykładowo, jeżeli w organizmie człowieka rozwija się nowotwór, no to nie jest tak, że my się skupimy nagle i sobie nagle poradzimy z nowotworem. No nie, no trzeba zastosować odpowiednie leczenie, czasami trzeba zastosować wycięcie na przykład jakiegoś guza czy czegoś. I tu jest podobnie. Tutaj siadają różnego rodzaju kwestie związane z hormonami, z neuroprzekaźnikami. No i tym trzeba się po prostu zająć. No i dojrzałość to jest właśnie umiejętność zgłoszenia się po pomoc wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Jasne, pamiętajmy, że nasz umysł można czasami do takiego foliowego worka przyrównać. Jak ten worek jest po prostu gdzieś rzucony, to jak wiatr powieje, no to ten worek sobie leci razem z tym wiatrem. I teraz pytanie, w którą stronę wieje wiatr? No właśnie, jak wieje mocno w prawo, no to worek leci szybko w prawo. Jak wiatr wieje w lewo, no to wieje w lewo. My natomiast możemy ten worek bardzo łatwo złapać, przytrzymać. Możemy do niego włożyć kamień albo nasypać trochę piasku i on wtedy nie poleci. I to jest trochę podobnie z naszym umysłem. My mamy nad nim kontrolę, ale przede wszystkim musimy wiedzieć, co zrobić. Musimy wiedzieć, że do tego worka trzeba ten kamień włożyć. Może trzeba ten worek złapać, jeżeli on ucieknie. Bo jak na wietrze już gdzieś uciekł, no to trzeba za nim pogonić. I to jest podobnie. Jeżeli nam nasza sprawność umysłowa z jakiegoś powodu uciekła i jesteśmy w głębokiej depresji, to trzeba właśnie zwrócić się o pomoc, chociażby do psychiatry, wziąć lek, czyli analogicznie złapać ten worek, coś z nim zrobić, na przykład złapać go, chwycić, przenieść w inne miejsce, włożyć do niego magiczny kamień, który może być właśnie tymi naszymi porządnymi, prawidłowymi postawami, nawykami, wiedzą. I dzięki temu być może już ten worek, ten umysł nam nie odleci więcej. Może taki kamień może być naszą prężnością, resilience, mówiąc inaczej. I jakbyś tę prężność inaczej wytłumaczyła? Czyli odporność na stres, umiejętność niepoddawania się i przetrwania. Tak, coś czego brakuje często ludziom. Ja nawet lubię nazywać problem czymś, co jest bardzo pozytywną rzeczą, bo dla wielu ludzi problem to o nie, źle, jest już jakaś tragedia, a dla innych ludzi problem to jest o super, będzie wyzwanie, będzie nowe doświadczenie. No i to, jak my to traktujemy, to akurat jest zależne od nas. Po prostu. Weźmy to pod uwagę, że to jest zależne akurat od nas. Warto jest nad tymi postawami i przekonaniami po prostu pracować.
Zapewne część słuchaczy słusznie zwróciła uwagę na to, że nie poruszyliśmy wystarczająco tematu problematyki samobójstw, a także różnicowania depresji z innymi zaburzeniami psychicznymi, które mogą przebiegać podobnie. Czyli możemy powiedzieć tutaj chociażby o tym, że w różnych innych przypadkach objawy mogą być podobne, zbliżone do tych, które widzimy w depresji. Chociażby o tym, że mogą być różne rodzaje depresji, chociażby depresja sezonowa, czy o tym, jak ona działa w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej. No ale myślę, że o tych tematach też w przyszłości nagramy jakiś odcinek. Możecie nawet dać znać w komentarzu, czy wysyłając mi maila na adres kontakt@sebastianchudziak.pl, to o czym chcielibyście usłyszeć, co jest właśnie takim tematem, który najbardziej warto poruszyć. Myślę, że problematyka samobójstw, ona zasługuje na osobny podcast, no, w związku z tym, że w przypadku samych zaburzeń depresyjnych w zasadzie 40-80% osób ma myśli samobójcze, 20-60% osób z depresją podejmuje próby samobójcze, z czego 15% to skuteczne próby samobójcze. Rocznie z powodu depresji ginie około 1 000 000 osób. W samym 2016 roku w Polsce podjęto 5800 skutecznych prób samobójczych, czyli w zasadzie codziennie z powodu samobójstwa ginie około 15 osób. Dla porównania, w wypadkach samochodowych ginie codziennie 7 osób. No my z tych liczb bardzo często niestety nie zdajemy sobie sprawy. One są ogromne i przerażające. No ale, moi drodzy, o tym innym razem. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyliśmy Wam temat tego, czym jest depresja, jak ją rozpoznać, czym się charakteryzuje. No i ja bym bardzo chciał do tego nie wracać, ale jeżeli mówimy o kwestiach związanych ze zdrowiem, zdrowiem ogólnym, fizycznym, o tym, żeby dobrze funkcjonować, no to trzeba w ogóle funkcjonować. A jeżeli widzimy, że u nas występują tego typu objawy, jak widzimy, że one występują u bliskich, no to przede wszystkim trzeba najpierw skupić się na tym, żeby się z nimi uporać. Agnieszka, dziękuję Tobie za kolejną rozmowę, za wyjaśnienie swoim eksperckim głosem kolejnego tematu. Przypomnij proszę, gdzie ktoś może Ciebie znaleźć, jeżeli ktoś nie słuchał poprzednich odcinków. Jeśli ktoś z Państwa zauważa u siebie problem z samopoczuciem psychicznym, może mnie znaleźć w poradni zdrowia psychicznego ulica Partyzantów 5 w Zamościu oraz w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na ulicy Organowej 4A w Lublinie. A gdyby ktoś z Was tego podcastu słuchał dużo później niż jest on publikowany, na przykład w 2036 roku albo w 2058 roku, to prawdopodobnie Agnieszkę znajdzie po prostu wchodząc na stronę agnieszkalis.pl. Dobrze to się pisze? Tak. Ewentualnie na Facebooku, ile jeszcze Facebook będzie istniał. W każdym razie wpisując lekarz, psychiatra Agnieszka Lis, powinniście Agnieszkę znaleźć. Albo znanym lekarzu. To co? To chyba by było wszystko. Także dzięki i do usłyszenia kolejnym razem. Powiedzieć pa? No, raczej. Pa! No i to by było wszystko, jeśli chodzi o rozmowę z Agnieszką. Myślę, że to nie był ostatni odcinek, który nagraliśmy z nią wspólnie, ponieważ Agnieszka ma dużą wiedzę dotyczącą zakresu zdrowia psychicznego. No i biorąc pod uwagę to, że jest to podcast na zdrowie. Podcast, w którym co prawda dużą część uwagi, dużą część czasu zwracam na kwestie związane z szeroko rozumianym rozwojem osobistym, efektywnością osobistą, życiem lepiej, to wiem jednak, że te tematy bardziej medyczne, bardziej z zakresu profilaktyki zdrowia i jego leczenia są równie istotne, a niekiedy nawet istotniejsze. No bo nie oszukujmy się, ale jesteśmy otoczeni chorobami. Po prostu. I to od nas bardzo często zależy to, w jaki sposób będziemy sobie z nimi radzić. Okej, nasza opieka zdrowotna jako tako funkcjonuje. Można jej bardzo wiele zarzucić, ale ona jako tako funkcjonuje. A jeżeli nie ta publiczna, to na pewno mamy możliwości, żeby leczyć się prywatnie
i te możliwości są całkiem dobre. Tylko żeby się leczyć, to trzeba wiedzieć, że trzeba się leczyć. No i my jako my możemy mieć bardzo dobrą świadomość tego, ale może nasi znajomi jej nie mają. I dlatego właśnie powinniśmy poszerzać, powiększać naszą wiedzę, żeby potrafić chociażby rozpoznać symptomy depresji, symptomy wielu innych problemów zdrowotnych, w sumie to nie tylko z zakresu zdrowia psychicznego, u osób bliskich. To jest według mnie bardzo istotne, ponieważ to, jaką my mamy jakość życia, jest w bardzo dużej mierze determinowane przez nasze środowisko, przez otoczenie, przez ludzi, z którymi żyjemy i którymi się otaczamy. Dlatego dbajmy o nich, bo to jest bardzo zdrowy egoizm. Prawdziwy egoizm jest wtedy, kiedy jesteśmy dobrzy dla wszystkich, bo to po prostu najbardziej się opłaca. I myślę, że z tego założenia zawsze warto wychodzić. Ja tymczasem raz jeszcze dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków, które już niedługo będą się pojawiać. Jeżeli jeszcze nie wysłuchałeś lub nie wysłuchałaś poprzednich odcinków, to koniecznie nadrób zaległości. Myślę, że to jest tego warte. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale YouTube'owym podcastu Na Zdrowie oraz jeżeli chcesz, jeżeli masz taką możliwość, do pozostawienia dowolnej pozytywnej oczywiście recenzji, oceny w jakiejkolwiek platformie podcastowej tego słuchasz. A tymczasem to wszystko, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Na razie, cześć!